Sponsorem relacji jest Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Polska siatkówka wraca do Łodzi. To tu rozpoczęła drogę do światowych sukcesów i tu je kontynuuje. To w Łodzi Polska odniosła pierwszy międzynarodowy sukces, zdobywając drugie miejsce w Pucharze Świata w 1965 roku. W tutejszej Atlas Arenie rozegrano trzy finały Ligi Mistrzów, gdzie po laury sięgała skra Bełchatów. Na pierwszym meczu drugiej fazy mundialu z USA stawiło się ponad 10 tysięcy widzów, a o randze spotkania świadczyła ranga osobistości, które je oglądały. Wiele rzeczy jeszcze można poprawić. Ale chyba no, to co mamy, to chyba już na Amerykanów powinno wystarczyć. Jeśli zagramy powyżej naszej średniej, a ona jest bardzo wysoka w tych mistrzostwach, to 3-1 to jest minimum, co wymagam od polskich siatkarzy. Ci, którzy mieli spełnić nadzieje kibiców i oficjeli, przyjechali na mecz w stanie najwyższej koncentracji. Niemniej skupieni byli Jankesi. To oni mieli do odrobienia 5 punktów do Polaków i to oni lepiej weszli w mecz. Polacy prezentowali słabszą zagrywkę i blok, za to świetnie serwujący i przyjmujący Amerykanie grali jak natchnieni. I to oni byli górą w pierwszym secie, a także w drugim. Polacy zdołali wygrać dramatycznego trzeciego seta, lecz czwarty i ostatni znowu należał do Amerykanów. Nie mogliśmy ich ruszyć w przyjęciu, cały czas praktycznie dogrywali w punkt, a jeżeli było coś nie tak z przyjęciem, to dzisiaj Anderson był nie do zatrzymania. Wychodziło mi wszystko prócz serwisów. Dobrze atakowałem, szczególnie przechodzące i wysokie piłki. Miałem gorsze momenty, lecz wykonałem swoje zadanie. To mój obowiązek wobec drużyny. Amerykanie grali twardo i z żelazną konsekwencją. Dołożyli do tego bardzo mocny serwis. Nie robiliśmy problemu zagrywką drużynie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie oni to przekładali na grę na siatce i ciężko nam było postawić chociaż blok taki, żeby wyblokować piłkę i zagrać swoją kontrę. USA zagrała bardzo dobry mecz na w każdym elemencie. My troszeczkę odstawaliśmy, zwłaszcza w zagrywce i niestety z tak klasową drużyną to było za mało. Dziennikarze przypominają, że trener USA zdradził klucz do zwycięstwa już wcześniej. John Spurrier przekonywał jeszcze w Krakowie, że kluczem do zwycięstwa będzie odrzucenie Polaków od siatki i zmuszenie Pawła Zagumnego do biegania. I to się rzeczywiście dzisiaj udało i to było kluczem do zwycięstwa Amerykanów i niejako przestrogą dla całej naszej reprezentacji. Polacy przegrali, lecz po nie najgorszym meczu. Nie stało się nic dramatycznego ani wyjątkowego. Zagraliśmy bardzo dobrze, chociaż oni zagrali lepiej. Wygrali detalami. To nareszcie był taki prawdziwy sprawdzian dla reprezentacji Polski, bo jednak w pierwszej fazie mieliśmy dosyć prostą grupę i gdzie wygrywaliśmy mecz za meczem. Trzeba mieć na uwadze tę porażkę, ale nie można załamywać rąk. Polacy zajmują w swojej grupie drugą pozycję. W czwartek zmierzą się z Włochami. Z Łodzi Marcin Wyrwał, Onet. Sponsorem relacji był Orlen, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej.